Załóżmy, że A jest macierzą kwadratową stopnia E. Wówczas wielomianem charakterystycznym macierzy A nazywamy WA od lambda równe wyznacznik macierzy A minus lambda I, gdzie I jest macierzą identycznościową stopnia tego samego co A. Natomiast równaniem charakterystycznym macierzy A nazywamy równanie postaci WA od lambda równa się 0. No i zauważmy, jeśli A jest macierzą stopnia E, to jej wielomian charakterystyczny jest wielomianem stopnia N. Macierz A jest równa minus 2, 1, 1, 3. Chcemy policzyć jej wielomian charakterystyczny, czyli policzyć wyznacznik macierzy A minus lambda I. Czyli inaczej wyznacznik macierzy postaci tutaj minus 2, 1, 1, 3, minus lambda 0, 0, lambda. Czyli dostajemy wyznacznik macierzy takiej postaci minus 2, minus lambda, tutaj mamy 1, tu mamy 1, tu mamy 3, minus lambda. Wyznacznik tej macierzy to razy to. Zauważmy, tu można minus wyciągnąć i wtedy dostaniemy minus 2 plus lambda razy 3 minus lambda. No i od tego odejmujemy to razy to, czyli odejmujemy 1. Tutaj to można, ten minus można jeszcze wrzucić tutaj i dostaniemy, że lambda plus 2 razy lambda minus 3, minus 1. Wymnażamy, mamy lambda kwadrat minus 3 lambda plus 2 lambda to jest minus lambda. No i 2 razy minus 3 to jest minus 6 i jeszcze minus 1 to jest minus 7. No i to jest wielomian charakterystyczny tej macierzy. Kolejny przykład, tym razem A jest macierzą zespoloną, równą I, minus 2, 1 minus I, minus I. Chcemy policzyć jej wielomian charakterystyczny, no to na dłuższą metę po prostu wypisujemy I minus lambda, 1 minus I, minus 2, minus I, minus lambda. No i ten wyznacznik liczymy. Czyli tutaj mamy I minus lambda, tutaj minus możemy wyrzucić i dostajemy I plus lambda, i tutaj będzie minus, minus 2 razy 1 minus i, no to minusy się skasują i dostaniemy 2 razy 1 minus i. Ok. Mamy minus i tutaj będzie i do kwadratu, czyli minus 1, minus lambda do kwadratu. Tutaj natomiast mamy plus 2, minus 2 i. Czyli jak to tutaj przemnożymy, no to tu będzie mieć lambda kwadrat plus 1, plus 2 minus 2 i, czyli lambda kwadrat plus 3 minus 2 i. To jest wielomian charakterystyczny tej macierzy. No i ostatni przykład. Macierz A jest równa 1, 0, 0, 2, 2, 0, 3, 3, 3. Chcemy policzyć jej wielomian charakterystyczny, czyli wyznacznik macierzy. 1 minus lambda, 0, 0. 2, 2 minus lambda, 0, 3, 3, 3 minus lambda. To jest macierz górnotrójkątna, więc jej wyznacznik to po prostu iloczyn wyrazów na przechodnej. Czyli to jest po prostu 1 minus lambda razy 2 minus lambda razy 3 minus lambda. Możemy to wymnażać, możemy nie wymnażać, i szczególnie jeśli chcemy mieć rozwiązać równanie charakterystyczne tej macierzy, to raczej nie warto tego wymnażać, bo tu już widać te rozwiązania. Natomiast tutaj powiedzmy, że wymnożymy. No to będziemy mieć z pierwszych dwóch 2 minus minus lambda, minus 2 lambda to minus 3 lambda, no i plus lambda kwadrat. No i to razy 3 minus lambda, no to to jest 6 minus 9 lambda plus 3 lambda kwadrat minus 2 lambda plus 3 lambda kwadrat minus lambda do trzeciej. No to już upraszczając wszystko, to jest minus lambda do trzeciej plus 6 lambda kwadrat minus 9 lambda minus 2 lambda to jest minus 11 lambda, no i plus 6. Taki mamy tu wielomian charakterystyczny macierzy A. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.